Nie daj się zwieść fałszywym blaskom. Diana! Ewidentnie jedna z moich ulubionych bohaterek w League of Legends. Nie tylko dlatego, że była pierwszą grywalną przedstawicielką kultu księżyca nazywanego Lunari, ale również dlatego, że jej pierwszy skin Dark Valkyria nawiązywała do nocnych elfów ze świata Warcrafta, a była to moja ulubiona rasa w trzeciej odsłonie RTS-a od Blizzarda, czyli oczywiście Warcrafta 3, z Majew na czele jako ulubioną postacią. Gdy wyszła, byłem podjarany, mega podobał mi się koncept boskiej wojowniczki księżyca i choć kiedyś jej lore było sporo inne, tak dziś zwrotem witajcie drodzy widzowie, ja jestem Marwek, odpowiemy sobie na pytanie, kim jest Diana w uniwersum League of Legends. Ten materiał chciałbym dedykować jednemu z widzów, naczelnemu mecenasowi Smokowi Otchłani, czy bardziej Dragon of the Abyss. Dzięki za wspieranie kanału i wielkie pozdrowionka dla ciebie. Przeważnie materiały z tej serii zaczynam od rozważania wieku danego bohatera. Otóż Diana nie powinna mieć więcej jak lat 30, z lore można szacować między 25 a 30, no może można zejść jeszcze troszeczkę niżej, ale nieco pomogło nam w tej kwestii jakiś czas temu wydane opowiadanie opowiadające o młodym związku i relacjach Leony i Diany. Choć Diana nominalnie jest przypisana do Targonu, z jej biografii można wywnioskować, że pierwotnie z niej nie pochodzi, a bardziej mogą nie pochodzić jej rodzice. Wiemy, że grupa myśliwych Solari znalazła ją na mrozie z zamarzniętymi rodzicami. Jeżeli mielibyśmy porozważać, to mróz mógł być zabójczy dla ludzi z o wiele cieplejszej Shurimy lub z zamorskiej Demacji, ale to tylko moja teoria. Myśliwi Solari zabrali ją do swojego ludu i wychowali w naukach Słońca. Oczywiście o jej dzieciństwie wiemy sporo więcej, co omawiałem już w przytoczonym materiale. Słowem, jak można się domyśleć, już w młodych latach bohaterka kwestionowała nauki Solari. Wiecie, nauczyciele mówili, że światło księżyca jest takie super i przefantastyczne. Gdy pytania Diany gdzieś tam mogły to wszystko podważyć, to nie dość, że nie uzyskiwała odpowiedzi, ale była jeszcze za to karcona. Ja tak trochę miałem ze swoją katechetką w gimnazjum, gdzie sam byłem ciekawy niektórych kwestii związanych z religią. No i jak padały niewygodne pytania, no to byłem nazywany bezbożnikiem albo w ogóle... Za kogo ja się uważam, żeby pytać? Nie wiem, za osobę ciekawą po prostu? Także Diana miała całkiem podobnie. Diana różniła się od innych Solari tym, że chciała zrozumieć nauki, chciała zrozumieć postępowania wierzących w Słońce. Nie to co ta dwójka ze Zrujnowania, która bezmyślnie chciała zabić Dianę, bo ta jest po prostu Dianą. Możecie się spodziewać, że jej dociekliwość nie była czymś aprobowanym. Nie wynikało to ze złej wiary bohaterki. Ta spędzała długie godziny ślęcząc nad księgami Solarii, które nie dość, że nie odpowiadały na jej pytania, a tworzyły ich jeszcze więcej. Również z pism solarnych wyrywano rozdziały i pozbywano się wspominek w ogóle jakichkolwiek o świetle księżycowym, które zafascynowało Dianę. Wiadomo, zakazany owoc smakuje najlepiej. Przez to jeszcze bardziej była karana i reszta akolitów Solarii odwróciła się od niej, poza Leoną, która chwaliła jej pociąg do wiedzy, choć nieraz się nie zgadzały, ale mimo to cementowało to relacje między nimi. Nawet raz, podczas monologu do reszty Solarii, Diana zapytała Leonę o coś, oczekując merytorycznej rozmowy i Leona chciała taką rozmowę przeprowadzić, ale przedstawiono to jako bezczelne przerywanie i dążenie Diany do konfliktu. Od tamtego czasu tytułowa bohaterka stawała się bliższa księżycowi. Wychodziła ukradkiem ze świątyni, aby popatrzeć na księżyc i gwiazdy. Aż pewnego dnia Diana odkryła głęboko we wnętrzu góry ukrytą niszę. Blask księżyca przedstawiał w niej obraz żołnierzy odzianych w złote zbroje, jak również w srebrne zbroje. Słowem zjednoczonych wojowników i wyznawców Lunarii i Solarii. Tego możecie nie wiedzieć, dlatego tutaj to rozszerzę. Jest to ukłon do starej i nieaktualnej już historii Diany. Bodajże była to nawet jej pierwsza historia, w której Diana w pewnej jaskini odkryła prawdę. Prawdę o naukach księżyca i wyszła stamtąd odziana w zbroje i ze swoim ostrzem. Diana pobiegła do przyjaciółki podzielić się z nią odkryciem, ale Leona stwierdziła, że to herezja, której Diana nie powinna się poddawać.
Nasza bohaterka w tak kluczowym momencie nie spodziewała się tak wielkiej ignorancji na fakty jej jedynej przyjaciółki. I miała dość i stwierdziła, że tylko i wyłącznie odnajdzie odpowiedzi na szczycie góry Targon. Leona zauważyła, że Diana wymknęła się ze świątyni jednej nocy i podążyła za nią. Wyprawa na szczyt była oczywiście wielce męcząca. Gdy bohaterka na niego dotarła, przywitał ją najpiękniejszy obraz księżyca, jaki w życiu widziała, lecz uderzył w nią strumień jego światła, co sprowadziło się do tego, że Diana stała się hostem aspektu księżyca. Została wybrana przez niebiańską istotę. Czyli z automatu. Stała się jedną z najpotężniejszych postaci na Runeterze. Była odziana w zbroję i dzierżyła ostrze w kształcie półksiężyca. Obok niej stała Leona, która doświadczyła czegoś podobnego, tyle że z aspektem słońca. Diana przez moment była szczęśliwa, przekonywała Leonę, że oto mamy dowód, iż Lunari i Solari powinni żyć w zgodzie, lecz Leona odmówiła przyjęcia do wiadomości tego konceptu, a wymiana zdań szybko przerodziła się w pojedynek, który zatrząsł szczytem. Pojedynek, który Diana zwyciężyła, ale uciekła ze szczytu, chcąc przekonać Solari, że stała się dowodem jej niepewności. Żywym, chodzącym dowodem jej dociekliwości pod kątem solarnej wiedzy. Wysocy kapłani wysłuchali jej, po czym oskarżyli o herezję. Diana poczuła gniew i wystrzeliło z niej światło księżycowe, które zakończyło życie wspominanych kapłanów. Świadoma tego, co się stało, po prostu uciekła. I tutaj kończy się jej nominalna historia, ale na szczęście o Dianie wiemy akurat jeszcze sporo więcej. Diana była nieco zagubiona, nie próbowała zjednoczyć Lunari, ale ściśle wypełniała zadania nakładane na nią przez aspekt księżyca. Jedno z nich polegało nawet na walce z pustką. Odnośnie innych możemy się raczej domyślać. Wiemy, że nieco uciekała od tego, kim stała się Leona dla Solari, taką reprezentacją ich wierzeń w ciele, boską wojowniczką manifestującą wolę ich wiary. Diana z kolei była nieuchwytna. Była poszukiwana zarówno przez Afeliosa, Lunari nadal byli tępieni przez Solari i mimo iż Fel stał się potężną bronią w zastępach księżyca, starał się odnaleźć poniekąd ich patronkę. Robiła to również Nami, gdyż chciała otrzymać od Diany kamień księżycowy. Z lorowej wiedzy na temat Nami wiemy, że host aspektu księżyca udał się do Aioni w nieznanym dla nas celu. Nie znamy wszak woli aspektu. Natomiast z kolei z wiedzy o Afeliosie wiemy, że Diana w pewnym momencie porzuciła swoje ostrze. Nie do końca wiemy, czy było to w Targonie, czy nie, gdyż Afelios spotkał barbarzyńcę niepochodzącego z Targonu, którego również szukał oddział wojowników Solari i ów barbarzyńca dzierżył, jak się oficjalnie przyjmuje, nominalne ostrze Diany. Dlaczego Diana je porzuciła? Nie wiadomo. Dlaczego udała się do Aioni? Również nie wiadomo. Wiemy tyle, że wypełnia ją wola aspektu. Jednakże z tą Aionią również mamy ciekawą sprawę. Otóż główny szef działu IP, Riot Scatlock, poinformował nas nieco ponad rok temu, że udanie się Diany do Aioni jest do rozważenia, być może do przebudowania. Że w Riocie panuje sytuacja na zasadzie, dlaczego w ogóle wysłaliśmy Dianę do Aioni. Wydaje się to nie łączyć w zasadzie z niczym. No bo się nie łączy. Jedyne co można by tutaj rozważyć to fakt, że pomysł mógł polegać na tym, że Diana udała się do Aioni, bo tam pojawił się jakiś wyłom pustki. Albo usłyszała, że tam właśnie, w pierwotnej krainie może nauczyć się, może nie panować nad aspektem księżyca, ale nauczyć się jak nie zatracać się w jego potędze. Albo to, albo to. Te dwie opcje mają najwięcej sensu w mojej opinii. Wiemy natomiast, że bohaterka wróciła i miała zatargi z Leoną. Jak odnalazła z powrotem swoje ostrze? Czy spotkała Afeliosa? W zrujnowaniu ostrze przecież miała. Prawdopodobnie ta część historii Diany zostanie przebudowana. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Diana po prostu, bojąc się potęgi aspektu księżyca, porzuciła swoje ostrze w obawie przed zatraceniem się w tej potędze, ponieważ podobnie zrobiła, zostawiając Leonę na szczycie góry Targon. Lecz wtedy również oznaczałoby to małą przebudowę dziejów Nami. Niemniej w zrujnowaniu Diana spotyka naszą ekipę u szczytu Targonu, udaje się z nimi na górę, po czym odnajduje swój cel w ochronie, czy może przyszłej chęci zaopiekowania się tępionych przez Solari Lunari. Jednakże dołącza ona również oczywiście do Strażników Światła, aby stać się częścią zrujnowanej przygody.
Gwen przedizajnowała ją w strażniczkę oczywiście i po pokonaniu Viego, gdzie Diana została przedstawiona tak jakby nie miała tam w ogóle w sumie większej roli, co trochę było smutne, wróciła do Targonu, ale jej działania i to co wydarzyło się później czy wydarzy się później aktualnie jest dla nas raczej owiane tajemnicą. Odnośnie naszej bohaterki, poza rozważaniem jej mocy i relacji, to w sumie z grubsza zdecydowana większość. Wiemy, że bohaterka jest przepotężna. Jest praktycznie manifestacją boskich mocy pochodzących z kosmosu, więc mało kto mógłby stanąć z nią do walki, nie będąc szybko zniszczonym przez światło księżyca. Lecz ja zawsze lubię rozważać relacje omawianego bohatera bądź bohaterki z innymi postaciami. Oficjalnie Riotowo mamy 4, z Leoną, Tarikiem, Zoe i Panteonem. Z Leoną relacja jest dość oczywista, nie będę się tutaj powtarzał. Z Tarikiem, no cóż, obie postacie są przypisane do Targonu, chociaż Tarik nominalnie pochodzi z Demacji, ale tutaj raczej chodzi o to, że obie te postacie są hostami dla aspektów. Diana dla aspektu Księżyca, a Tarik dla aspektu Protektora. Z Zoe natomiast sprawa może być ciekawsza niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Po pierwsze Zoe wywodzi się z Lunarii, po drugie jest hostem aspektu Zmierzchu, a po trzecie ma ona nieco wspólnego z mocą Księżyca, której poprzedniczka Zoe, czyli Mejsza, użyła do walki z Darkinami. Ale myślę, że ta relacja tak daleko tutaj nie sięga. No i mamy Panteona, podobnie w uproszczeniu już nie wchodząc w meandry lore Panteona, host aspektu, ale wiemy, że Diana spotkała go chociażby na szczycie góry Targon podczas zrujnowania. I spotkała wiele innych postaci, takich jak Pike, Lucian czy Senna w tym evencie, było tych postaci całkiem sporo. Natomiast pamiętajmy o Nami, która jej poszukuje i o Afeliosie, który znalazł jej ostrze. I to było kim jest Diana. Taki nazwijmy to całkiem spory materiał o jednej z ligolegendowych postaci. Dlatego mam szczerą nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, ośmielę się poprosić o kciuka dla zasięgu. Dzięki za obejrzenie, do następnego materiału. Cześć.